Siema, z tej strony Xredia. Aktualnie znajduję się na moim serwisie na xdemc.pl. Zostawcie sobie kapkę w górze i dzwoneczek, ponieważ 125 lajków losujemy właśnie rangę friend, więc piszcie swoje niki i przypominam, że na serwerze trwa konkurs pod slash kasa. Można sobie zgarnąć 50 zł. W dzisiejszym odcinku wam zaprezentuję najlepszą fregalię na serwerze, jaką po prostu wymyśliłem. Ten mieczyk wyrzucamy, kupujemy sobie do tego knoka 3 i musimy sobie szybko na warp sandy. I dajcie znać, wam ten, co w ogóle się podoba. Dużo atencjuszy w ogóle tutaj jest, nie spodziewałem się, że aż tyle. I szanowni państwo, czekam, aż dostanę unbana, bo to jest naprawdę, ja chcę dla was prowadzić live streamy. Jak dostanę unbana na tym kanale, to będę dla was robił codziennie i tak dalej. Postaram się i tyle, ile będę mógł, będę w stanie, tak. Dajcie znać w ogóle, czy czekacie w ogóle, aż będę prowadził transmisję. I oczywiście plan edycji macie rozpisany na Discordzie, więc myślę, że fajnie. I za chwilę będę pisał kto kogo stepa, nawet sobie specjalnie gildię usunąłem, żeby ludzie mi bardziej ufali. Ja napiszę kto kogo stepa, żeby myśleli, że po prostu na równy teren, a tepną się i będą mieli miłą niespodziankę, nie? Dobra. Teraz patrzcie, robimy sobie taką budę. Polega to na tym, że my na jumpboxie będziemy mogli sobie wyskoczyć i po prostu gościa capnąć, nie? I sobie tutaj wejdę wtedy, o, i go tutaj capnę, nie? Dobra, tepa, akcept gwiazdka, tepamy pierwszą osobę i drugą też tepamy, patrzcie. Dobra, jeden capnięty, on może tylko tutaj łotera zrobić, szanowni państwo, nic więcej. No i widzicie, plus 79, już mam 1160 punktów i zobaczymy, ile punktów wbijemy na przykład podczas grania 10 minut właśnie na XDMC i czy to jest w ogóle dobra taktyka. Bo jedyne, co gość tutaj może zrobić, to tylko i wyłącznie water skilla, bo na tym regionie nie można, jak się spada, rzucać pereł, nie? Więc wydaje mi się, że całkiem nieźle. Ustawię sobie również tutaj set home'a, ponieważ jakby komuś się udało jednak nie zrzucić, to żeby nie musiał tutaj znowu wchodzić, tylko po prostu się tepnąć, tak? Dobra, czy on się ruszy, czy on będzie tepnięty? Bo dużo ludzi po prostu troluje, nie? Że niby się tepną, a finalnie się ruszają i tak dalej, nie? Gitar, nie, myślałem, że gitara się do mnie tepnął, a on... I patrzcie. No i cyk. Następny się tepa, czy będzie tepnięty? Będzie. I bez EQ 2 kile, ile już mam punktów? 1311. Teraz od razu się tepa następny, jestem na haju. Oddam klucze, coś tepa. Tepa, akcept, gwiazdka. Również pod też topki dodaliśmy tutaj ilość otwartych kluczy, więc wydaje mi się, że całkiem fajnie, całkiem fajnie. A ten jestem na haju, on udaje, więc dostaje ignora, jestem na haju i już się do nas więcej nie tepnie. I widzimy się, jak kolejna osoba się do nas będzie tepała. I muzyk do mnie się chce przeteleportować. A muzyk to jest mega youtuber na serwerze. Ja oczywiście koksa, szybko się dobieram. I zobaczymy, czy... O kurde! O, ja cię krymcę. Dobra, zrzucony. Patrzcie, lecę w niego, tego tutaj ziomeczka. No nie, zrzucił mnie. Dobra, co mam teraz zrobić? Czy to jest muzyk właśnie? Tak mi się wydaje, że to jest muzyk, nie? On tak jakoś... On jest dobry w PvP, nie? Ja go chyba nigdy na te parce nie zabijam tak osobiście. Patrzcie, cyk. Zapnięty będzie? Kurde. A bo tutaj nie można rzucać peru, nie na tym regionie. Dobra, to sportem do swojej kanciapy. Pokczam. Ale za dużo ludzi tepnęłem, nie? Aż nie wiedziałem potem, co się dzieje. I zabiłem, pokazało się. X-Freddy zabił ambitny oszust, widzicie? Nawet nie wiem jak, on po prostu, nie wiem, bugował się i chyba spadł. I następny... Ja mam jakieś tutaj pingi teraz. Patrzcie. O kurde, co tutaj się dzieje? Mam lagi jakieś. Dobra, rzucam perłę. Dobra, leci. On nie wie, że tutaj może perły rzucić, a jednak się dowiedział. Kurczę. A ja sobie wejdę tutaj, patrzcie. Ja będę mógł się bugować slime'em. O. Lecę. Jak Superman. Dobra, tak zrobię. I teraz na górze będę. Dobra. Can't fire. Dobra, poleciał. On w pewnie sobie homa tu ustawił. Ty jeden tu na fly już leci. Columdrix, ten frajer, ja go nienawidzę, nie? To jest taki atencjusz, że to jest największy atencjusz na XMC, szanowni państwo. Dobra, poleciał w stronę właśnie tamtą. No i przeżył, jaki...
No nie wytrzymam tutaj zaraz. Dajcie znać, co sądzicie o tym Columbtrixie. To jest moim zdaniem dekl. Nie wiem jak waszym. Dajcie znać, co o nim sądzicie. I on zawsze, jak coś tam jest, jakaś afera, to on pisze spoko, fajnie, on myśli, że jestem jego fanem, nie? To jest taki kretyn, gdy on tu wchodzi. Czy to jest Columbtrix właśnie? Ej, efekty mi się skończyły. Ja nie wiem, jak to mam pobindowane. Dajcie znać, czy wam Blazing Pack w ogóle działa, bo mi nie działa. Dobra, robię łoterkę. Dobra, no to jest po prostu formalne, żeby było teraz sobie strzelić. Czekajcie, muszę kupić sobie ten efekt. Pawełek, uspokój się. Bo ci kaszkę mam, na pewno musiał podać. Na chwilę. Dobra, i ładuję się na górę. Ej, ktoś zajął mi moją kampę u góry, patrzcie. Dobra, poleciał. Gdzie on jest, gdzie on jest? Ej, trzeba go capnąć w stronę właśnie tą. No nie, no i widzicie. O kurde, widzicie, prawie mnie capnęli. Tu już jestem na haju, wchodzi. Dobra. Jestem na haju plus 70? No nie, no. Tu nie można rzucić perły. Nie mi strzeli. Dobra, łoterek drobiony. Idziemy na górę, idziemy na górę. O, jeden powitanie, kupił 10 klucz, pokczam. GZ. Ej, te podał mnie ten. Były czadmoderator. Sabik Smaraka. Dobra, już jesteśmy u góry. Nie, no Columbtrix. Ta ciota, jak ja go nienawidzę. Dobra, wejdę sobie tu. Nie, no dobra. Wieje stąd chyba. Ej, ty, jestem mistrzem uterów dzisiaj. Poleci jeden. Ej, kurde, jakbym go trafił z tego łuku, to miałbym killa, nie? To by było śmieszne. Bo nie udało mu się zrobić utera. Ej, ale fajne są takie jakby, że no takich wysokich się bije. Może kiedyś coś na War PvP trzeba pomyśleć, że są takie jakby słupy, na których się ludzie bugują i biją. Dobra, poleciał. Rzucił perłę. Ale przerzucił chyba, ale tu ktoś jeszcze jest. Słyszę tu kogoś. Patrz. Słyszę tu kogoś. Dobra, poleciał, ale tu ktoś jeszcze jest. Ja wiem, że tu ktoś jest. Tylko gdzie? Idę go szukać. Dobra, wejdę sobie wyżej może. Ktoś tu robił atak z powietrza. Dobra, on nie może peru rzucić. Pa, on odpanikował. A jednak mu się udało tam, kurde. Pa, perę rzucił. No nie no. Ja też już miałem przez chwilę. Dobra, no teraz robiłem. A ten Columbtrix co robi? Patrzcie, on mnie goni, on mnie chce bić. To jest taki kretyn ten Columbtrix, widzicie co on robi. On nie widzi nikogo innego, tylko ich Freddy'ego, nie? Dobra, szybka zawijka. O, ale się zdziwił frajer. Ale ten ogień mnie denerwuje, że on tak ściąga. Lecimy na górę, lecimy. Ej, tu ktoś jest, pa. Czy on gdzieś tu był? Trochę niżej. Ale fragalnie nie są, chyba odwaliłem. Dobra, dobra, stąd uciekam, bo to już nie ma sensu się bić. Zabiłem z 6 ludzi, mam 1700 punktów. Jak wam się spodobał taki odcinek, to wiecie co robić. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć.